Witam wszystkich w ten mroźny poranek. Jest ładna pogoda, ale niestety troszkę nam przymrozki wróciły, więc jest dosyć zimno. Ale postaram się trochę streścić i dość szybko Wam coś opowiedzieć. Chcę Wam tutaj pokazać w tym filmie, co można zrobić, gdy dostaniemy uszkodzone urządzenie z Chin. Uszkodzone w transporcie. Oczywiście nie będzie tak samo za każdym razem, bo każdy producent, każdy wysyłający, tak, może mieć inne procedury, może to inaczej wyglądać. Ja Wam po prostu chcę opisać sytuację, która mnie spotkała i jak u mnie to wyglądało, co ja zrobiłem. Jeśli chodzi o samą pilarkę, to niedawno na moim kanale było takie głosowanie, gdzie wy widzowie, wybraliście, którą pilarkę Holzformy mam zakupić w Chinach i pokazać na kanale. Wybraliście model G372XP, który już pokazałem na kanale. Ale ponieważ same koszty transportu z Chin są dosyć wysokie, więc pomyślałem sobie, że przy okazji zamówię sobie taką dla siebie jeszcze drugą pilareczkę, po to, żeby ten koszt transportu troszkę mi się rozbił, bo zamawianie dwóch pilarek osobno wychodzi za koszt transportu dużo drożej niż dwóch razem, tak? Więc zamówiłem jednocześnie dla siebie coś, drugą pilarkę i ta druga przyszła mi uszkodzona. I co w takiej sytuacji zrobiłem? Pilarka to jest Holzforma, więc zamówiłem akurat w tym przypadku, bo można różnie zamówić, czasami zamawiam przez AliExpress, ale akurat tym razem zamówiłem bezpośrednio od producenta, czyli od firmy Farmertek. Oni sprzedają te pilarki, oni chyba nawet je składają, więc zamówiłem pilarkę na stronie producenta bezpośrednio i jak się okazało, że przyszła uszkodzona, no to weszłem na tą sobie stronę producenta i tam na dole w rogu jest ikonka asystenta. Wiele firm ma na swoich głównych stronach właśnie takie ikonki pływające asystentów, gdzie można tam się zapytać o cokolwiek. I ja sobie weszłem w tą ikonkę i po prostu napisałem, że pilarka, którą u nich zamówiłem, przyszła mi uszkodzona, obłamana rączka, dźwignia zmiany... Obłamana dźwignia hamulca, zmiany biegów chciałem powiedzieć. Obłamana dźwignia hamulca i czy mogliby mi przysłać drugą? Oczywiście komunikacja to nie jest tak, że od razu odpowiadają, tylko to zwykle trwa na drugi dzień albo coś takiego. W każdym razie chcę Wam tylko powiedzieć, że to nie była szybka rozmowa, tak? Tylko to była powolna komunikacja. W każdym razie oni mi odesłali takie zapytanie, może bardziej prośbę, żebym podał im jakieś dane przesyłki, żeby mogli ją zlokalizować w systemie, zobaczyć co to za przesyłka, czy faktycznie miała miejsce. I też, żebym zrobił jakieś zdjęcia samego uszkodzenia urządzenia, żeby po prostu mogli zweryfikować, czy rzeczywiście miało to miejsce. Więc zrobiłem 2 czy 3 zdjęcia tej rączki, pilarki bez rączki, tak? I poza tym jeszcze zrobiłem też zdjęcia, nie wiedziałem dokładnie, jakich danych będą wymagać, więc zrobiłem ogólnie zdjęcie całej tej etykiety, która była na opakowaniu z danymi i też zrobiłem zdjęcie dokumentu, który przysłali mi razem z pilarką, żeby po prostu mieli wszystkie dane i mogli to bardzo łatwo, szybko zlokalizować i potwierdzić, że coś takiego, takie zamówienie miało miejsce, tak? Więc im to wysłałem. Oni mi później znowu odpowiedzieli, że rzeczywiście mają to w systemie, wszystko się zgadza i zapytali też, czy samo opakowanie pilarki nie było uszkodzone w transporcie, czy nie było żadnych widocznych uszkodzeń, no bo chcieli po prostu wiedzieć, czy to nie jest wina dostawcy, może, nie wiem, firmy kurierskiej albo gdzieś tam w transporcie, że ktoś może, wiadomo, co się może stać, tak? Pudełko mogło być gdzieś zgniecione albo coś takiego. Więc zapytali mnie, czy nie było takich uszkodzeń na pudełku żadnych większych. Ja, ponieważ w takich sytuacjach oczywiście warto wszystko sobie zachować, żeby mieć w razie czego. Pudełko miałem oczywiście, więc porobiłem nawet zdjęcia, że pudełko z zewnątrz było w stanie idealnym, absolutnie żadnych uszkodzeń. Natomiast zrobiłem im też zdjęcie od środka, gdzie było widać, w którym miejscu ta rączka trochę wgniotła to opakowanie od środka, tak? Czyli z zewnątrz było wszystko ok, ale było widać, gdzie ta rączka, w którym miejscu uderzyła, może nie uderzyła, ale po prostu wgniotła się w opakowanie i w tym momencie na pewno też pękła. To też im napisałem, że prawdopodobnie ta rączka za bardzo odstawała i może trzeba było wysłać ją zdemontowaną, bo ona faktycznie w tej pilarce troszkę odstaje, tak? W każdym razie wysłałem im tą informację. Następnie zapytali się mnie, czy pilarka nie ma żadnych innych uszkodzeń poza tą obłamaną dźwignią hamulca, na co odpisałem, że jeszcze jej nie odpalałem, no bo nie odpalałem, nie wiem jak pracuje,
Ale jeśli chodzi o obudowę, o wygląd zewnętrzny, nie widzę żadnych absolutnie innych uszkodzeń poza tą jedną dźwignią hamulca. Na co znowu przysłali mi zdjęcie ze swojej chyba nawet strony sklepowej, zdjęcie i dane rączki samej z zapytaniem, czy to jest ta rączka, którą chcę do tej pilarki, tak? No ja oczywiście nie znam się na tych rączkach, one są bardzo podobne, ale ponieważ dostałem od nich właśnie link do tej strony sklepowej u nich, gdzie mogłem sobie tą rączkę zobaczyć i opis tej rączki, tam wszystko było podane, do jakich pilarek ta rączka jest, więc no stwierdziłem, że to jest faktycznie ta rączka. Trochę mnie zdziwiło na początku, dlaczego oni w ogóle pytają, przecież oni powinni lepiej wiedzieć, wiedzą, jaką pilarkę mi wysłali, wiedzą, powinni wiedzieć, jaka rączka do niej powinna pasować. Ale chyba po prostu dla pewności, żebym później nie robił jakichś pretensji, że coś złego mi przysłali, to tak już dla pewności wysłali mi po prostu tak jakby dane konkretnej rączki i czy tą rączkę chcę. No, skoro się wszystko zgadzało, to napisałem im, że tak, że to jest ta rączka, mogą mi ją przysłać. Później znowu zapytali jeszcze też, czy nie mam w tej chwili obecnie jakichś otwartych zamówień, żeby mogli tą rączkę dorzucić do jakiegoś innego zamówienia, ale niestety akurat wtedy no, nie miałem nic zamówionego u nich, więc napisałem, że nie mam na razie nic. Na co mi odpisali, że okej, to wysyłają tą rączkę. No i po dłuższym czasie oczekiwania przyszła druga rączka. W sumie jeszcze nawet jej nie otworzyłem, ale wygląda, że jest dobra. Nie mam przy sobie noża, więc jej nie otworzę, ale zaraz ją zamontuję na pilarkę i zobaczymy, czy faktycznie pasuje. A więc panowie, rączka wymieniona, dźwignia hamulca działa. Jak ktoś się przyjrzy, to zauważy, że tutaj ta dźwignia hamulca tak luźno sobie lata. Nie trzyma się tutaj w oddali, ale to nie jest wina samej konstrukcji ani produkcji chińskiej. To jest po prostu wina procesu nauczania, że tak powiem. Dlatego, że w moim przypadku ten proces polegał na tym, że podczas montażu tej rączki nauczyłem się, iż złe zamontowanie, troszkę niewłaściwe, a później próba zaciśnięcia hamulca kończy się połamaniem sprężyny, która właśnie powinna odpychać tą rączkę. Także mam teraz rączkę taką swobodną, nieodpychaną. Prawdopodobnie będę musiał po prostu sprężynę zakupić drugą i włożyć, bo ta, która jest teraz połamana. Ale to z mojej winy absolutnie. Po prostu źle złożyłem troszkę tą rączkę. Ale żeby ten film nie był tak całkowicie taki pogadankowy, to w ramach atrakcji jeszcze odpalimy tą pilarkę. Zobaczymy, czy będzie działać. To jest pierwsze odpalenie. Nie ma pompki. Włączam ssanie. Nie ma nawet odprężnika. Nie, jest odprężnik. Odprężnik wciskam i zobaczymy, czy odpali. O! Tutaj easy startu nie ma. Nawet z odprężnikiem nie jest lekko. Teraz, bo to jakąś kartkę jeszcze mam przymocowaną do... do sznurka mam tu przymocowaną taką kartonik. Dobra, teraz. Powiem wam, że jak na pilarkę z odprężnikiem, to dość mocno szarpie. Dobrze, ssanie wyciągnięte. Zagadała. Wpycham ssanie, ciągle odprężnik. Thank you.
chodzi całkiem nieźle, troszkę może za wysokie obroty jałowe, ale na początek niech będzie. Także tak się skończyła moja przygoda z uszkodzoną pilarką w dostawie. Tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie, zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.